witam Was wszystkich na strzelnicy Hochiwel. W dniu dzisiejszym zajmiemy się rewolwerem, który już wcześniej żeście poznali. Lufa krótka, 5,5 cala, szkielet mosiężny. Dlaczego taki? Potrzebowałem rewolwer z lufą krótką, poręczny, do strzelania do poperów. Zależało mi na cenie, więc miałem do wyboru kupić albo mosiądz, albo jakąś używkę stalową. Raczej nie preferuję inoksów, więc wybrałem rewolwer mosiężny, nowy, żeby przy okazji obalić niektóre mity. Często przyszli posiadacze rewolwerów zaczynają się zastanawiać. Rama mosiężna, stalowa. Dużo ludzi pisze, że mosiądz to jest zły, niedobry, zaraz coś będzie klekotało, pomijając oczywiście wygląd rewolweru, bo komuś może mosiądz nie pasować, to ktoś woli czarny, ktoś woli inox. To już jest kwestia gustu. Natomiast chciałem zobaczyć, kupić rewolwer. Po oględzinach okazało się, że no jest pozbawiony jakichś fabrycznych wad. Od po prostu przeciętny rewolwer. Rewolwer wypluł już ponad 1500 kulek, przy nawazce 24 grainy, cały czas strzela, nic się nie dzieje. Troszkę musiałem skrócić muszkę, lekko ją przebić, muszka jest na jaskółczym ogonie. No i w tej chwili no, na 25 metrów, jak widzicie, da się postrzelać. Dziękuję. Okay. 261,6. Tak by było. Na ważka 24 grainy. 5. Żeby na zawodach tak było, niestety. Życie jest życiem, na zawodach nigdy tak nie będzie. Kupując rewolwer, przyznam się szczerze, że szczeliny to ja nie mierzyłem. Od dawna szczeliny nie mierzę. Jeżeli rewolwer strzela, nic się nie zacina, nie ma jakichś dziwnych zbyt dużych przedmuchów, to takimi rzeczami jak szczelina sobie głowy nie zawracam. Dziękuję.